Dobrze, przyda się. To musi być Arama. Potrzebuję pomocy! Nie mogę zejść! Utknęłam tu! Niech mi ktoś pomoże! Niech mi ktoś pomoże! Są wszędzie! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Utknęłam tu! Nie mogę zejść! Pomocy! Już! Wybacz je! Tak, daj im nauczkę! Dziękuję za ratunek przed maszynami. Dziękuję ci. Myślałam, że te czujki rozerwą mnie na strzępy. Wysłał mnie twój ojciec. Czas wracać. Tak myślałam. Ale nie wrócę, dopóki nie odbiorę złomiarzowi włóczni matki. Ta włócznia wiele dla ciebie znaczy. Matka zrobiła ją krótko przed śmiercią. Nie wierzę, że ojciec ją zgubił. Nie chciał tego. Złomiarze są niebezpieczne. Wiem, ale nie mogę znieść myśli, że już jej nie odzyskam. Jak znalazłaś się na drzewie? Wytropiłam złomiarza w okolicy. Dojrzałam go nawet, ale wtedy wykryła mnie czujka i wezwała stado. Na wszechmatkę. Nie jestem dość dobra, by odzyskać włócznię, prawda? Twój ojciec bardzo się martwi. Martwi się za każdym razem, jak odejdę na 10 kroków w krzaki. Słuchaj, nie chcę cię stracić, Arana. Wiem, ale naprawdę mógłby nie krzyczeć tak często. Poszukam twojej włóczni. Tak? O, dziękuję. Twój ojciec szukałby cię dalej, gdyby nie noga. Znajdziesz go na południe od serca matki. O, nie. Dobrze, pójdę do niego od razu. Dziękuję.
macie! Proszę, to Olara! Kogo tak nawoływałaś? Pomóc ci? Nie mam nic do wyrzutków. Naprawdę. Ale nie powinnam z tobą rozmawiać. Nie teraz. Nikt inny ci tu nie pomoże. Masz rację. Przepraszam, nie chciałam być nieuprzejma. Mój brat został wygnany, ale już odbył wyrok. Powinien wrócić, ale jeszcze go nie ma. A jego obóz jest cały we krwi. Czyli mówisz, że obóz był cały we krwi? Wojownicy poszli go szukać i tylko tyle znaleźli. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Czy sądzisz, że nie żyje? A może jest ranny? Czy Bron cierpi? Potrzebuje pomocy? Nie mogę znieść tej bezsilności. Dlaczego został wygnany? Bron był zawsze trochę inny. Dotknięty. Jeden z myśliwych nie miał litości i przez cały czas mu dokuczał. Nie było mnie może godzinę. Myśliwy znów mu dokuczał, ale tym razem Brom chwycił za kamień i z całej siły uderzył go w czaszkę. Duchy kazały mu to zrobić, powiedział. Duchy zapomnianych. Skazali go na 10 lat. Nie powinnam była go zostawić. Co to znaczy zapomnianych? Wszechmatka przeklina heretyków, którzy nie żałują. Wyrzuca ich z wieczystej pamięci. Te niespokojne duchy to właśnie zapomniani. Brom twierdził, że do niego mówią, każą mu robić różne rzeczy. Ciążyło mu to przez cały czas, a ja nie potrafiłam mu w żaden sposób pomóc. Powiedz, co tutaj robisz sama? Codziennie robiłam na ścianie nacięcie, stąd wiem, że wyrok Broma się skończył. Ale robię nowe, a jego ciągle nie ma. Błagałam matrony, by posłały za nim wojowników, ale znaleźli tylko obozowisko całe we krwi. Powiedzieli, że nie żyje, ale musiałam się upewnić. Właśnie dlatego przyszłam. Spróbuję znaleźć twojego brata. Tak? Pójdę z tobą. Spokojnie, nie będę ci przeszkadzać, obiecuję. Sama będę szybsza. Skoro tak mówisz, tylko błagam, znajdź go.
Trochę się podrapię. To musi być obóz Broma. Lepiej zajmie się tymi kulkami. Krew, ale brak ciała. Musi być w tym coś więcej. Te ślady krwi sugerują, że ktoś oddalał się od obozu. I to nóż. Czy ktoś zaatakował nim Broma? Ślady krwi. Powinnam za nimi iść. Jest. Wiadro. Czy ktoś przyniósł krew do obozu? Trop się kończy. Ktokolwiek to zostawił, zostawił również ślady. Mm-hmm.
świeżutkie. Ciekawe, czy krew w obozie pochodziła z tego dzika. Jeżeli to Brom, czemu chce, żeby myśleli, że nie żyje? I czemu zniszczył kapliczkę? Szukają mnie. To chyba była czujka. Ktokolwiek, jeśli to Brom, to wie, jak używać włóczni. Zachowam to na później. To splądrował.
Brom długo był wyrzutkiem. Czemu wziął jedzenie i części? Ciekawe, czy mój fokus coś odbierze. To zapasy z kryjówki. Czemu je zabrali, a potem wyrzucili? Moja siostra! Muszę ją chronić! Tak jest! Zabiję się i nie zrobię jej krzywdy! Nie. Nie jesteś duchem. Czego chcesz? Odejdź od krawędzi, Brom. Proszę. Nie! Daj mi spokój! Nie widzisz, że potrzebuję czasu, by pomyśleć? A jak mam myśleć, skoro każdy na mnie wrzeszczy? Tyle głosów. Pewnie bardzo cierpisz. Obiecuję mówić łagodnie i kojąco. Łagodny głos. Zupełnie jak Olary. To już tak długo. Lata. Tak. Wysłucham. Tak, lepiej. Powiedz, Brom, co cię trapi? Duchy zapomnianych. Przeklętych przez Wszechmatkę. Ich głosy nie dają mi spokoju. Każą robić różne rzeczy. Krzywdzić ludzi. Jeśli wrócę do Nora, sprawią, że skrzywdzę Olarę. Ale prędzej się zabiję, niż na to pozwolę. Musisz słuchać duchów, Brom? Cały czas do mnie mówią. Zawsze ze mną. Dbają o mnie. Zabawiają. Pomagają. Chyba, że wrzeszczą. Jak wtedy z tym łowcą. Zmiażdż mu głowę kamieniem, powiedziały. Tak zrobiłem. Brom. Ty żyjesz. Chwała Wszechmatce. Przepraszam, że poszłam, ale po prostu musiałam się upewnić. O nie! 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 Siostro, proszę! Nie zdołam cię ochronić! Nie trzeba mi ochrony przed tobą, Brom. Obawia się, że głosy sprawią, że zwróci się przeciw tobie. Chyba, że umiesz je uciszyć. Tak. Dokładnie tak było. Tylko raz kogoś skrzywdził, sprowokowany. Ja nie chcę cię skrzywdzić, ale zapomniani, ich szepty wypełniają mi głowę. Brom nie jest jeszcze gotów na powrót, ale nie sądzę, by cię skrzywdził. Znam miejsce, w którym zostanę. Jaskinia na górze Wszechmatki. Jak chcesz, możesz mnie tam odwiedzać. Dopóki pozostanę silny. Będziesz, Brom. Pomogę ci. Dziękuję, Aloy. Zajmę się już nim. Obyś kroczyła w wieczystej pamięci Wszechmatki i oby zapomniani cię nie nękali.